normalnie strop się sypie. Kurde, ale to jest naprawdę niebezpieczne. Ja pierdzielę, zobaczcie. No ale spójrzcie na to. Normalnie tam się kręci wiatraczek, jak wiatr wieje, a więc to wszystko tutaj jeszcze żyje, zobaczcie. Myślę, że pora na przepiękne kadry. Pamiętacie dziadkowe miarki? Naprawdę, klimacik jest niesamowity. Stary prostownik. Ja pierdzielę, zobaczcie, naprawdę to jest dopiero sprzęt. Zobaczcie, ile tego tutaj zostało. To musi być naprawdę ostre i niebezpieczne. Nie wiem, czy jakieś wagoniki były stąd wyciągane. Naprawdę nie mam pojęcia. Ale hala jest naprawdę przeogromna. I ten ogromny napis. Dbaj o porządek na swoim stanowisku pracy. Udamy się do środka i zobaczymy, co tam na nas czeka. Spójrzcie, jaka fajna wieżyczka. O kurde, ile starych krzeseł drewnianych. Na pewno kojarzycie te krzesła. Ale mega miejsce, naprawdę. Dobra, tu mamy zejście do tego tajemniczego elementu urbexu, a więc podziemia tego tartaku. Wow. Dobra, mamy tutaj chyba ostatni już element tego tartaku, a więc podziemia. Także schodzimy sobie do środka. Muszę zachować szczególną ostrożność, bo jestem tutaj sam i nie wiem, co mnie tutaj czeka. Zobaczcie, jest tutaj naprawdę ciemno. Już tutaj możecie zobaczyć, że mamy w podłodze dziury, a więc naprawdę musimy uważać. Już na samym wejściu widzimy jakąś szafę transformatorową z bezpiecznikami, ale oczywiście jest wybebeszona. Spójrzcie w ogóle, co tu się dzieje. O ja pierdzielę. Ależ tego jest tutaj. I tam. Dobra, najpierw sobie sprawdzimy, co znajduje się z tej strony. Oczywiście musimy uważać. Ale widzę, że jest tutaj pełno takich ścinek z rębek drewna albo kory, można nawet powiedzieć. I wydaje mi się, że to jest chyba wszystko pod tą halą, którą widzieliśmy u góry. Wow, zobaczcie. Tutaj można byłoby wejść, ale trzeba byłoby się wspiąć tutaj po tej beczce. Nie wiem, zobaczymy. Dobra. Jak najwięcej światła, aby dobrze wam się oglądało to, co wam pokazuję. A przypomnę wam, że jestem w podziemiach tego ogromnego tartaku. I tu chyba była jakiegoś rodzaju kotłownia. Zobaczcie, ile mamy tutaj tych zaworów, przełączników. Ciśnieniomierzy. Zobaczcie. Masakra.
Ale tu jest klimat, naprawdę. Spójrzcie na to. Oczywiście musimy uważać pod nogi. Musimy uważać też, co jest nad nami. Bo nie wiadomo, czy nic nam na głowę nie spadnie. Ale klimat jest tutaj naprawdę nieziemski. Nie no, naprawdę mega, mega klimat. Tutaj mamy również jakieś drzwi zasunięte. Możliwe, że wychodzi się tutaj na zewnątrz. Ale dobra. Sprawdźmy sobie, co kryje się po drugiej stronie. Oczywiście dziękuję Wam za udział w konkursie. Mam nadzieję, że nagroda jak najszybciej dotrze do widza, którego komentarz wytypowałem. I będzie oczywiście zadowolony. Ja Wam również dziękuję za to, że oglądacie moje filmy, subskrybujecie i wspieracie, a Wasza rzesza naprawdę robi się coraz większa, co mnie bardzo cieszy. Dobra. Myślę, że możemy przejść do kolejnego pomieszczenia. Przeszliśmy sobie na drugą stronę. I tutaj również mamy pozostałości po maszynach. Zobaczcie, jakiś stół. Nie wiem naprawdę, do czego on mógł służyć. Jeżeli ktoś się zna na stolarce, to naprawdę proszę, aby mi to w komentarzach pisał. Zobaczcie, jak to wygląda. Naprawdę coś fantastycznego. Co my tu mamy? Jakieś stare stojaki? Nie no, klimat jest naprawdę. W ogóle, jak ta podmurówka tu wygląda, to naprawdę nie jest młody obiekt. Jest to dosyć stare budownictwo, zobaczcie. Z takich wielkich kamlotów fundament. Naprawdę świetna sprawa. Co my tu mamy? Pełno butelek. Co to mogło być? Made in Germany. Ciężko mi powiedzieć, co to mogło być. Może jakiś rozpuszczalnik lub coś takiego. Ale dobra. Myślę, że możemy przejść dalej. Powiem Wam, że deski naprawdę niebezpiecznie się uginają. Mamy ostrzeżenie, uwaga, niski strop. Spójrzcie, tam również jest pusto pod nami, a więc trzeba uważać, aby się nie zapaść. Mamy tu jakąś skrzynię, beczki. Ale zobaczcie na to. Jaki tu jest klimat. No naprawdę coś wspaniałego. Zobaczcie, co tu się dzieje w ogóle. Mamy tutaj jakieś pasy transmisyjne prawdopodobnie. Masakra. Dokądś tutaj prowadzi dalej ten tartak. Ale chyba nic tutaj dalej nie ma. Zobaczmy, przejdźmy się do końca tutaj tego korytarza. Może coś ciekawego napotkamy. Ale niestety nie, mamy tylko elementy starych urządzeń. Ale spójrzcie na to. Spójrzcie na to. I tu jest chyba ta hala, w której byliśmy prędzej. Tędy normalnie chyba spadały całe te ścinki. Dokładnie. Chyba tędy. Wszystko tutaj spadało i było transportowane w tym kierunku. Tak, dokładnie tam, jak widzicie. Oczywiście zgaduję, bo nie jestem specjalistą w tym temacie. O, spójrzcie, mamy kombinerki. Ale klimat jest naprawdę nieziemski. To są chyba jakieś
podstawy urządzeń. Dokładnie, tak mi się to wydaje. Ale spójrzcie, tutaj kolejne bezpieczniki, szafy transformatorowe. I to wszystko tutaj było okratowane dla bezpieczeństwa. Pełno tutaj śrucin. I na bank. Zobaczcie, na bank są to podstawy jakichś maszyn do traków lub coś takiego. W sumie trak to jest jedyne urządzenie, które mi się kojarzy, że ze stolarnią tak naprawdę. Ale naprawdę niesamowicie to wygląda. Muszę wam powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem tego miejsca. Jest mega klimat. Niesamowita sprawa. Spójrzcie na te włączniki umazane. Możemy sobie wyobrazić, jak ciężko tutaj pracowano. Ale jest naprawdę taki niesamowity, mroczny klimat. Żałuję tylko, że te podziemia kończą się tak szybko. Tutaj mamy kolejne podstawy, podporę kolejnego urządzenia. Zobaczcie, jakie to jest ogromne. Jakie te śruby w ogóle są duże. To dopiero robi wrażenie. Kurde, masakra. Kolejne pasy transmisyjne. I to wszystko tutaj jest wysmarowane, zobaczcie, smarem technicznym. Wow, patrzcie. Tu jeszcze możemy zobaczyć koło, które napędzało. Mega, mega, naprawdę. Świetny klimat. Spójrzcie, jak to wygląda. Mega sprawa. Myślę, że nic więcej już tutaj wam nie pokażę, dlatego będziemy powoli kończyć ten odcinek i udawać się na zewnątrz. Ale tu jest pięknie. Powiem wam, że czuję się jak w jakiejś bajce. Miejsce jest niesamowite. Samo wyjście tutaj i wejście robi niesamowite wrażenie. Pięknie się to prezentuje. Także jeszcze raz, Adasiu, dziękuję ci bardzo za pokazanie tego miejsca. Spójrzcie, jak to się wszystko prezentuje. Dobra, a więc ja się już udaję do wyjścia i będę powoli kończył ten odcinek. Jeżeli materiał ci się podobał, oczywiście zostaw łapkę w górę. Zostaw jakiś komentarz, bo jest to naprawdę motywujące. O kurde, dobra, udało nam się wyjść. Jest mega. Nic nam się nie stało, nic nam nie spadło na głowę. Nigdzie nie wpadliśmy, a więc możemy kończyć ten odcinek. A ja już udaję się do domu. Pozdrawiam was serdecznie, dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.